Dzień dobry. I w studiu też nasz gość, Michał Kabaciński, Ruch Palikota. Dzień dobry, panie pośle. Właściwie panie pełnomocniku. Dzień dobry, panie pełnomocniku. I pośle. Dzień dobry, no, witam państwa. Oczywiście, że tak, no, ale zawsze ta wyższa funkcja powinna być uwzględniana, bo właśnie pan został jednym z pełnomocników regionalnych Europy Plus. To ta struktura już istnieje? Tak, dokładnie. Została powołana siatka pełnomocników. Mamy pełnomocników we wszystkich województwach. Została utworzona ta odgórna grupa koordynatorów, którzy teraz ruszają w teren i zakładają struktury, powołują koordynatorów w powiatach, w gminach, w swoich województwach. To była decyzja Aleksandra Kwaśniewskiego, że pan został namaszczony i tam pan dostał tą swoją baronię w Lublinie i pan będzie lubelskim baronem. Propozycję dostałem od m.in. również od Marka Siwca. A to Marek Siwiec. I co powiedział Siwiec, że co ma tam zrobić? Założyć strukturę. Zrobić to, co zrobiłem z Ruchem Palikota nie 2 lata temu. No bo to jest właśnie ciekawe, no bo co, będą się te struktury dublowały? Nie do końca. Jeżeli popatrzymy na osoby zgłaszające się do Europy Plus, a jest ich bardzo dużo, to są osoby z różnych środowisk. Część oczywiście z Ruchu Palikota, część z SLD, część z SDPL-u, część z innych ugrupowań centrolewicowych, lewicowych, ale również ze stowarzyszeń, które mniej więcej są w tym samym zabarwieniu lewicowym i także mówię, to są osoby różnego pokroju, nie tylko ugrupowanie i nie tylko jedno ugrupowanie. Tak jak się dzisiaj to próbuje stworzyć, takie wrażenie, że Europa Plus to tylko ludzie Ruchu Palikota. Ale to jak to będzie wyglądało, że jednocześnie w jakimś powiecie będzie istniała struktura z przewodniczącym Ruchu Palikota i struktura z przewodniczącym Europy Plus jednocześnie? Znaczy, to nie będzie struktura na zasadzie kół klubów. Będziemy mieć koordynatora na przykład w jednym powiecie, który będzie miał pod sobą daną grupę. A oprócz tego będzie przewodniczący miejscowej, powiatowej struktury Ruchu Palikota? No nie. Dlatego, że nie ma takiej sytuacji, że ktoś będzie pełnomocnikiem w powiecie X i będzie również przewodniczącym Ruchu Palikota, no chyba, że tak się zdarzy i zostanie taki cykl zgłoszony. Nie, czyli będzie dwóch facetów, będzie czyli dwie facetki. Dokładnie, tak? No. Dwie odrębne organizacje. Ale to nie jest moim zdaniem, to jest przepis na konflikt, no bo ci panowie czy panie od razu po prostu Po to powstała Europa Plus, żeby spinała dookoła siebie różne organizacje, stąd koordynatorzy w tych powiatach zazwyczaj będą osobami niezależnymi, będą spinały różne środowiska. No to ten koordynator sobie coś wymyśli, jakąś akcję, a pan przewodniczący z Ruchu Palikota zazdrosno swoje wpływy mu ją storpeduje i vice versa. Po to mamy różnego rodzaju spotkania, na których dopuszczamy do dialogu, do kompromisu i doprowadzamy do rozwiązania takich sytuacji, chociaż nigdy takiej sytuacji nie było i podejrzewam, że nie będzie, bo to wszystko jest kwestia tego, w jaki sposób te dwie osoby się dogadają. A te struktury Ruchu Palikota, no oprócz tego oczywiście tych innych organizacji SDPL, te docelowo mają się tak rozpłynąć w Europie Plus? Nie. Założenie jest takie, że do eurowyborów idziemy jako partie, które podpisały ze sobą różne porozumienia. Takie porozumienie podpisaliśmy ze SDPL-em i zobaczymy, co będzie dalej, jak to wszystko pójdzie, jaki będzie szyld całego tego projektu. Na pewno dzisiaj mamy Europę Plus, która zrzesza wokół tego projektu do eurowyborów, a także do późniejszych wyborów na kilka ugrupowań i na razie musimy poczekać. A co w ogóle teraz robi Janusz Palikot? Jakoś zniknął. Pamiętam, bo był taki facet, tak jak przez mgłę pamiętam takiego gościa. Często kiedyś w telewizji występował. Wczoraj była konferencja, na której m.in. Janusz Palikot komentował pomysł SLD o rozdawaniu książek. Janusz Palikot cały czas funkcjonuje. Nie, funkcjonują inni również posłowie. To bardzo dobrze, że widać mniej Janusza Palikota, a widać więcej posłów. To znaczy, że w Ruchu Palikota mamy nie tylko Janusza Palikota, ale również innych parlamentarzystów, którzy również mogą zabierać głos w debacie publicznej. Ale to nie było z tym problemem. Problem jest taki, że Janusz Palikot jakby zniknął. Nie wiem, czy został zesłany na wygnanie przez Aleksandra Kwaśniewskiego. No ja sobie przypominam, że w tym tygodniu już był w jednej ze stacji komercyjnych. Wiem, że we wczorajszych wiadomościach wieczornych również się wypowiadał. Nie odnoszę takiego wrażenia. Gwiazdami są jednak Kwaśniewski, Kalisz, Siwiec, Palikot naprawdę zrobił, nie wiem, krok do tyłu. To już jest bez żartów, ale naprawdę tak to wygląda. No nie, no panie redaktorze, no nie możemy tak mówić, ponieważ cały czas, jeżeli mówimy o Europie Plus, to mówimy o Palikocie, o Siwcu, o Kwaśniewskim, no i o potencjalnym nowym działaczu Europy Plus w ramach swojego stowarzyszenia Ryszardzie Kaliszu. A w końcu jak będzie z obecnością Palikota na Kongresie Lewicy, bo to też się chyba ustalenia się zmieniały.
Zobaczymy, czas pokaże. Nie można mówić dzisiaj, jak dokładnie będzie, bo nie wiemy tak naprawdę też, jak się zachowa Leszek Miller. Pamiętajmy, że jego jakby decyzje też się często będą spotykały z oporem wewnątrz jego ugrupowania, bo to nie jest tak, że Leszek Miller ma pełną hegemonię na podejmowanie decyzji. To się czuje w otoczeniu Leszka Millera, nawet w klubie, w Sejmie, w kuluarach, że ludzie mają powoli dosyć takiej polityki wykluczania, jaką stosuje Leszek Miller. I to prędzej czy później może wymusić na przewodniczącym SLD pewne zmiany. Także jeszcze dzisiaj nie mówiłbym, kto dokładnie będzie na tym kongresie, bo bardzo dużo rzeczy się może zmienić do tego czasu. Ale Miller oprócz takich zagrań politycznych używa argumentu, który myślę, że ma pewne znaczenie. On mówi tak, no SLD bardzo teraz skręciło programowo w lewo, bardzo podkreśla sprawy socjalne. Z kolei Janusz Palikot, no to jest liberał, a w partii też dominują ludzie o poglądach liberalnych. Łukasz Gibała przygotowuje program gospodarczy. A z drugiej strony mamy Annę Grodzką, także... Która zniknęła, wcale jej nie widać w sprawach socjalnych teraz i gospodarczych. Teraz Anna Grodzka zajmuje się działaniem w zespołach, które będą proponowały propozycje m.in. dla Europy Plus programowe. Natomiast jeżeli chodzi o postawę SLD, no to też nie jest tak do końca, że im to się wszystko udaje. Niedawno mieliśmy ich euforię po 15% wyniku w sondażach, a już się okazuje, że mają 7, tak, a my mamy 6, czyli ta różnica jest 1%. I więc to też pokazuje, że ludzie są zmęczeni, bo dzisiaj tak naprawdę, jeżeli Leszek Miller chce przedstawiać swój program, no to nie powinien zajmować się takim dzieleniem na lewicy, tylko rzeczywiście iść do przodu, a on jednak cały czas stoi w miejscu i tą szabelką wymachuje i pokazuje, że to ja jestem lewicowcem, a cała reszta to największe zło, więc... Nie, ale on nie odbiera Kwaśniewskiemu prawa do nazywania się lewicą, tylko wzywa go do określenia. Czy on chce być z lewicą, czyli z Millerem, czy z liberałem, czyli Palikotem? Leszek Miller sobie musi odpowiedzieć na pytanie, czy chce, żeby dzisiaj centrolewica wygrała wybory, czy chce po prostu zostać na tym poziomie 8 czy 7%, a może i mniejszej liczby. I jeżeli odpowie sobie na to pytanie, a odpowiedzią na to pytanie jest to, żeby utworzyć taki front centrolewicowy, to jedyną możliwością jest połączenie sił wszystkich ugrupowań lewicowych i centrolewicowych i wtedy mamy tak jakby przepis na sukces. Ale Palikot jest liberałem czy lewicowcem? Janusz Palikot jest centrolewicowcem, już od dawna też mówił o tym, że dzisiejszy podział na lewicę, prawicę i takie klasyczne centrum nie funkcjonuje, nie istnieje, to jest przestarzały podział. Dzisiaj należy inaczej definiować programy partii politycznych, bo dynamika rzeczywistości wymusiła na partiach politycznych trochę inny model programowy, dlatego ten podział też jest anachroniczny i mam nadzieję, że prędzej czy później przestaniemy używać aż tak ostrego podziału lewica i prawica. No dobra, i teraz te 100 tysięcy książek wspomnianych, czyli tak, SLD będzie rozdawało 23 kwietnia książki, a wy marihuanę. Tak zrozumiałem to, co mówi. Zapytajmy SLD. Się, skąd są te książki. I kto jest szefem wydawnictwa, które te książki... No, mówi pan o panu przewodniczącym Czarzastym. No właśnie, więc no zacznijmy od tego. Ale jest pan pewien, że to on ze swojego wydawnictwa tutaj na tym zarobi? Nie, tylko ja zadaję pytanie. Natomiast jeżeli chodzi o tą akcję, nie, no totalne bzdury, bo zestawianie tego marihuany i książek i pokazywania, że coś jest lepsze, coś jest gorsze. Każdy ma prawo wyboru. No dobrze, ale mamy prawo wyboru, mamy wolność i powinniśmy to pokazywać. Ja jestem ciekawy, co na to Marek Balicki, który niedawno ponownie zasilił SLD, a sam brałem udział w różnego rodzaju spotkaniach z Markiem Balickim, który jednoznacznie mówił, że dzisiejsza polityka narkotykowa nie idzie w dobrą stronę i należy ją zmieniać, natomiast dzisiaj ewidentnie staje na czele partii, która jakby chce to zwalczać. No to jest nietrafiony pomysł. Ja proponuję Leszkowi Millerowi, żeby naprawdę wziął sobie jointa i książkę i po prostu poczytał i zapalił i trochę wyluzował, cytując mojego kolegę klubowego, który wczoraj między innymi tak skomentował zachowanie SLD. No właśnie, a SLD z kolei ma taką retorykę, powiedzmy, że oni propagują czytelnictwo, a wy rozpowszechniacie narkotyki. My również propagujemy czytelnictwo. Nieraz Janusz Palikot na swoim blogu publikuje fragmenty różnego rodzaju książek, publikacji. Także jeżeli ruch Palikota mielibyśmy oceniać, czy również zajmuje się takim kształceniem obywateli, to również to robimy. Natomiast nie widzimy żadnego związku pomiędzy marihuaną a książkami, a jeszcze tym bardziej wykorzystywanie tego do celów politycznych. I tutaj jest sytuacja taka, że ta akcja ma na celu pokazanie również kwestii Aleksandra Kwaśniewskiego, który też opowiada się za tym, że polityka narkotykowa powinna zostać zmieniona, więc ta akcja nie jest tylko wymierzona w ruch Palikota, ale w całą inicjatywę Europy Plus. Kolejny niezrozumiały krok ze strony Leszka Millera. Oj, tam niezrozumiałym. Moim zdaniem
trochę ucierpicie z tego powodu. Dlatego, tak, że ktoś rozda książkę? Myślę, że proszę tak. Wyjść na ulicę i się zapytać, czy ktoś będzie tym zainteresowany. Podejrzewam, że... To akcja marketingowa jest oczywiście jednorazowa, ale moim zdaniem całkiem skuteczna. I jakie to będą książki? Jeszcze chciałbym też wiedzieć. Faraon na przykład. Książka Karola Maja. Stara baśnie, to ja pamiętam. Powodzenia. Na pewno adresaci tych książek w zestawieniu z marihuaną na pewno wszystko będą kompletnie przyjmowali i będą wiedzieli, jaki jest cel tej akcji. No bzdury, no moim zdaniem. Nalepka ma być na takiej książce. Jaka? Właśnie, że no, uderzające. Zamiast czytać, zamiast palić, trzeba czytać. Tak, coś takiego. No, jeżeli Leszek Miller chce iść w tą stronę, nie chce być takim lewicowcem wolnościowym, który daje prawo decydowania obywatelowi, co robi w granicach prawa, no to już jest jego sprawa. My cały czas mówimy, że dzisiejsza polityka narkotykowa jest idzie w złym kierunku, należy ją zmienić. Dziękuję. Michał Kopaciński, Ruch Palikota, był dzisiaj gościem Polskiego Radia RDC. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję bardzo. A rozmawiał Piotr Gursztyn, który spotka się z państwem po weekendzie w poniedziałek 8.40.